jest kilka rzeczy, którymi lubię się chwalić, że umiem je robić. I to jest ich niewiele, ale jest ich kilka. Ale teraz, jako że jakby poniekąd kończy się sezon letni, zaczyna się już powoli robić zimno, będziemy robić... grzane piwo, moi drodzy. Grzaniec z piwa. Jedna z moich, właśnie mówię, popisowych rzeczy bardzo dobrych, także serdecznie polecam. I jako, że jesteśmy właśnie w terenie, gdzie tak na wyjeździe, chłodno, przyjemnie i w ogóle, to wziąłem sobie moją polową, przenośną kuchenkę, którą dostałem kiedyś od mojej mamy na urodziny w sumie. I ta kuchenka działa na takie butle. Taką butlę wkłada się tutaj. Jest takie miejsce konkretne, żeby to właśnie włożyć. Tu zamykamy. Jest idealnie. Dobra, więc co? Mamy swój fenomenalny garnek. Tak, ale garnek nie jest mój, garnek jest stąd. I słuchajcie, w ogóle sobie jeszcze zrobimy tak. Tutaj mam taką miseczkę, do której sobie włożę pomarańcze. Dwie duże pomarańcze. Chodzi o to, żeby wrzątkiem je sparzyć po prostu. To ja w tym czasie sobie naleję mój sześciopaczek do garnka. Wlewamy puszkę żubra, odlewając jedną szklaneczkę, którą wlewamy do gardła. I zalewamy wrzątkiem właśnie te pomarańcze. Po pierwsze właśnie oblewamy je wrzątkiem. No i ogólnie zostawiamy też, żeby to sobie w tym wrzątku posiedziało trochę. No dobrze, czyli tak, mamy nasze piwo. Zaczynamy właśnie od tego, że stawiamy je na tym, na ogniu. Ogień nie może być też zbyt mocny, to piwo nie może się zagotować, to jest bardzo ważne. Ja normalnie w domu mam ze sobą ten termometr, taki podłużny, takiego, co się gdzieś wtyka i tak dalej, pokazuje, gdzie to ma, jaką temperaturę, ponieważ piwo nie może przekroczyć temperatury 75 stopni. Znaczy, dobijamy do 75 stopni i to jest tyle. Jeśli przekroczymy 75 stopni i ogólnie będziemy gotować dalej, to wygotujemy cały smak, alkohol i wszystko z tego. I to wtedy, no, jest to dobre. Próbowałem. Także tak, dodajemy po kolei przyprawy, dodajemy przede wszystkim przyprawę do wina i piwa Prymatu. To po tej przyprawie zawsze się tak strasznie pieni. Właśnie. Zwykle dodaję jedną przyprawę na dwa piwa. Akurat tym razem miałem tylko dwie, więc wyszło jak wyszło, więc będzie tak, ale sobie dodam spokojnie tego. Spokojnie innych przypraw troszeczkę więcej, więc nie ma żadnego problemu. To tak, teraz dodajemy cynamonu. Cynamonu dodajemy tak ogólnie gdzieś około pół łyżki na jedno piwo, więc tak troszeczkę jakby obficiej. Cynamon na więcej się naprawdę zawsze dodaje. Dodajemy goździki. Wszystko Prymatu oczywiście, zaznaczam, uwielbiam Prymat, polecam. Nie płacą mi za to. Tak po prostu garść goździków wrzucamy do środka. Gałki muszkatołowej oraz imbiru troszeczkę mniej niż cynamonu. I teraz tak, to wszystko spokojnie sobie pomieszamy. Oczywiście to jeszcze nie wszystko, ale póki co niech tam się przyprawy trochę utopią. Wymieszają w to piwo. Dobra, tutaj mam deskę do krojenia. Na tej desce do krojenia rozchlastam sobie pomarańcze. Bierzemy tę dużą pomarańczę, którą mamy, już wyparzoną. Jedną z tych pomarańczy, które akurat mam, to jest po prostu do wyciśnięcia i wrzucenia razem ze skórką do garnka. Dzięki temu, że jest sparzone, to jest też takie właśnie bardziej miękkie, właśnie łatwiej sok wypuszcza i w ogóle. No i oczywiście sparzyliśmy tam flekie syfy, które by tam były na pomarańczy. Dobra, wycisnęliśmy naszą pomarańczę. Jeszcze raz zamieszamy. I teraz czas na jeden z najważniejszych składników, czyli na miód. Bierzemy taką
porządną porcję miodu. Jak na 6 piw to na spokojnie. Nawet troszeczkę więcej. No i wszystko dokładnie mieszamy. Niezbyt szybko, bo też nie dochodzi, żeby to się tam teraz zaraz wykipiało, zaraz spieniło i tak dalej. Wiadomo, że to już gazowane nie będzie, ale to nie miało być gazowane nigdy. Bo też chodzi o to, żeby to się zdążyło przejść wszystko, no nie? Żeby właśnie tam tego. Dobra. Tak bezczelnie wkładam palec to, żeby sprawdzić temperaturę. Myślę, że jest ok jednak. I teraz tak, moi drodzy, mamy naszego grzańca. Normalnie jeszcze by na przykład można go odcedzić, w sensie na przykład przelać przez sitko, żeby odcedzić pomarańcze i goździki i tak dalej. Ja to zrobię sobie później, teraz sobie po prostu jakoś tam wybiorę z boku, ale najpierw jeszcze wezmę sobie drugą pomarańczę, którą tutaj sobie spożyliśmy. Rozchlastamy na jakieś ćwiarteczki czy ósemki. Bierzemy sobie po prostu powiedzmy na przykład dwie takie tego, albo nawet jedną. Wrzucamy do mojego zajebistego kubeczka z napisem grzeczne dziewczynki idą do nieba, niegrzeczne mają raj na ziemi. Teraz tak, zbieramy z boku takiego grzańca. Nalewamy do naszego kubeczka. I tak. Pachnie bardzo dobrze. I co? Na zdrowie. Goździk. Dwa. Fuck. Goździk. O matka, jak to jest dobre. Moi drodzy, czasem na grzańca, uważam za otwarte, zachęcam, żeby zrobić takiego grzańca w domu. Na YouTube zapraszam również na właśnie na mój kanał, oczywiście, żeby polajkować ten filmik i zostawić po sobie jakiś ślad, a najlepiej zostawić w ogóle info, czy udało wam się zrobić takiego grzańca, jak on smakował.